Widzowie, dzisiejszy quiz to będzie naprawdę coś specjalnego, dlatego zaprosiłem absolutnie najprzystojniejszych youtuberów na polskiej scenie. Zatem jest ze mną razem dziś Nexion. Witam serdecznie. Dzień dobry, hola amigos. Oraz Alvin, witam serdecznie. Dzień dobry, buongiorno. A widzę, że kolega jest, międzynarodowy, jednak podróże kształcą. Mr. Worldwide! Nie bez przypadku zaprosiłem takich gości, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest Philips OneBlade 360, co nie ukrywam, mega mnie cieszy, ponieważ starszej wersji tej maszynki, dokładnie tej, używam już od paru dobrych lat i z czystego serca, szczerze, mogę wam ją polecić. Dla mnie Philips OneBlade to jest prawdziwy game changer, ponieważ zarost możecie ogarnąć szybko i bez podrażniania skóry. A pamiętam, jak nie znosiłem i nadal nie znoszę używać jednorazówek i pianki, i potem podrażnienia, zacięcia. Philips OneBlade rozwiązuje wszystkie te problemy. No i przy okazji chciałbym zaprosić was teraz na ich kanał Discordowy. Discord OneBlade 360. Ponieważ czekają tam dla was teraz specjalne aktywności i atrakcje, więc sprawdzajcie koniecznie link w opisie, wpadajcie na serwer, no i zobaczcie, co ciekawego jest tam przygotowanego specjalnie dla was. A skoro mamy partnera odcinka, którego maszynka radzi sobie z każdym rodzajem zarostu, to dzisiejszy quiz będzie odrobinę szczególny, ponieważ zawodnicy, których będziemy zgadywali, zostali mocno przestylizowani. Zresztą, szczegóły zobaczycie za chwilę, a jeżeli ktoś jest tutaj nowy, jeszcze nie zna zasad, to proszę bardzo. Uczestnicy quizu na przemian zgadują danego zawodnika, korzystając z podpowiedzi, jaką jest twarz, która z kolejnymi próbami jest coraz mniej zblurowana, lub narodowość, pozycja, liga lub klub, w którym dany piłkarz występuje. Co istotne, z każdym kolejnym strzałem jest coraz łatwiej, zatem liczba punktów, które można zdobyć, maleje. Na początku jest ich 8, potem 7, 6 i tak przechodzimy do jednego punktu, gdzie już naprawdę powinniśmy domyślić się, kto kryje się za zamazanym zdjęciem. Choć zdaje się, że akurat w tej wersji quizu żaden wizerunek zawodnika nie będzie do końca oczywisty przez przestylizowanie. Mam nadzieję, że wy będziecie zagadywali razem z nami w komentarzach. Oczywiście, jeżeli taki quiz wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie zarówno mój kanał, jak i kanały moich gości. Panowie, czy jesteście w takim razie gotowi na to, żebyśmy rozpoczęli zabawę? Rozpocznijmy zabawę w takim razie. Rozpocznijmy zabawę, nie ma co zwlekać. A wy widzowie oczywiście, mam nadzieję, że bierzecie razem z nami udział w komentarzach. Pierwsza runda, jak zwykle na zmianę, więc Alvin, Koza, Nexion, potem Nexion, Alvin, Koza, potem Koza, Nexion, Alvin. Zatem Alvin, czyli honory, rozpoczynamy. O, to jest łatwe, ale to, jest... to się łatwe trafiło, nie, szczerze mówiąc. Naprawdę, to jest łatwizna, ja już, w sensie ja wiem, ale dam wam jeszcze możliwość, żebyście mogli zgadnąć razem. Rozumiem, ze mną. Żebyśmy się pobawili trochę. No, ja no. Ja powiem Rabiot na przykład, o. O. Bardzo fajnie, ale jednak chyba nie. Jednak nie fajnie. Czy teraz ja, czy ty, Kajtek? Teraz ja. Ja to liczyłem trochę. No, ja myślałem, że puścisz, wiesz, gościa przodem, ale okej. Okay. Daję ci trochę większą szansę na zgadnięcie. Chyba na to wychodzi. No, najgorsze jest to, że ja tu widzę Marcina Gortata, ale to nie będzie on. Ale to próbuj, może się uda. Szukam wśród... Dobra, ja poproszę Virgila van Dijk'a. O, to było odważne. O, poczaki. To ja wiem, kto to jest. Ty, ale... Jednak nie wiem, kto to jest. Ale on tak... Bo teraz te dwie kropeczki, które zapewne są jego oczami, te trzy kropeczki w środku, trochę mi się układają w kształt postaci wszystkim dobrze znanej, aczkolwiek mam nieodparte wrażenie, że Kyle Walker chyba ogółem nie dysponuje zbyt imponującym zarostem i fryzurą, ale no próbujmy. Kyle Walker, to jest moja próba. Chyba dobrze. Chyba do... Jezus! Co? Maria, jak ogolony! Ej, nie! O matko! Boże! Co? Ej, ale ja bym go nie poznał, ty, jakby on poszedł w to! Ty, no ale tu ktoś leci w kulki, nie? To na pewno nie jest Kyle... Co? Ja! To ty jest ten ciesz, jego kuzyn, z którym kazali mu się zawsze bawić! Ja! Dobra, jest wysoko, w sensie ja wiedziałem, że te zdjęcia będą poprzerabiane. Ja uruchamiam w tym momencie gogle, ja tu muszę, ja muszę sobie to porównać. Chylę Walker. Ale aż tak ta broda, w sensie on ma brodę, ale nie ma aż takiej potężnej brody, nie? No ale ma zarost. No ma. Chylę Walker, we vote Beard. Ty, dobra, Kyle Walker bez, no, nie, on wygląda jednak trochę dziwnie. O Jezus, no dobra, Nexion, ja jestem w szoku, ale punkty są, elegancko, widzowie, ma się ten dryk. No i Nexion, dobrze poszło, to zaczynasz drugą rundę, aczkolwiek... Były łatwiejsze, ale tu jest już jakaś taka jaśniejsza twarz, wiecie co, Hakimi.
Jednak nie. Ale ja się starałem, drodzy widzowie, ale uważam, że to była bardzo dobra próba. Alvin? Messi. Enkara Messi. To wygląda jak Messi. Nie wiem, czy ty kiedyś widziałeś Messiego, tak szczerze teraz się zaczynam zastanawiać. Ja Messiego nie widziałem, ale widziałem Leona Goretzkę i to jest Leon Goretzka. To nie jest Leon Goretzka, chłopie, ale to jest Niklas Süle. Zostańmy w tym klimacie. No tak, szczególnie, że Goretzka nie dał nam Bundesy. Jezu Chryste! Dobra, Kajt, ale kto ma 6 punktów? Co? Kto ma 6 punktów? To prawda, to prawda. W tabeli Premier League tak samo. Czy chwila był... chwila był Süle, był Messi, czy nie ma... Ale to jest wyrol, nie składam petycję o ponowne zakopanie Arsenalu na 15 lat, wtedy się łatwiej żyło z Kajtkiem. Darwin Nunes. Kurde. Ty, ale ja się boję trochę. Ej, a chcę zauważyć, że jesteśmy, kurczę, dosyć daleko, a żaden z nas nie zgadł ligi. To prawda, ale to, bo w sumie chyba też już rzucaliście kogoś z ligi angielskiej, więc Darwin Nunes nie był chyba najlepszym tropem. Ja próbuję znaleźć w tych pikselach koszulkowych coś. Piotrek Zieliński nie jest, ale dajmy Ziela, no bo to nie może... Napoli słynie ze swoich żółtych trykot. To ja wiem kto, a to już nie wiem kto to. Teraz ja, tak? Tak. No przecież to jest nasz słynny Wiking, to jest Drągowski. Jezus Maria. Yeah. Tak jest! Ej, on ma potężną szczę... Drodzy widzowie, to jest polski gigaczat. On ma szczę... Mimo, że nie ma brody, to brodę ma potężną. Trzeba przyznać. Oczywiście, my tutaj poprzerabialiśmy te zdjęcia wraz z pomocą sztucznej inteligencji, zatem to jest prawdopodobnie wyobrażenie, jakby to było. Przejdźmy w takim razie do trzeciego przykładu. Ale oczywiście zapraszamy Drągowskiego do rozwiania ewentualnie tych wątpliwości na rzecz odcinka, myślę, że warto. Tak, chciałem powiedzieć Bukayo Saka, ale już nie powiem. Więc te włosy takie, kurczę. Robert Lewandowski, dajmy na start. Ale on jest łysy? Ale to jest napastnik. Ale ci pomogłem, bo ty jesteś drugi. Ja jestem drugi teraz? Tak jest. Dobrze, to ja powiem, skoro to jest napastnik, niech to będzie, a ten wspomniany wcześniej przez Alvina, ty dawałeś Roberta Lewandowskiego, więc La Liga Santander, to powiedzmy, to już nie jest La Liga Santander, dobra, mniejsza z tym, Darwin Nunes. Ja tu widzę Amrabata, ale to nie będzie on. A może to jest Łukasz Zwoliński albo Iwi Lopez. Czyli teraz był Lewandowski, tak? No był Lewandowski i był Nunes. Tak. Czyli nie ma La Ligi, Jezus, ile on wierci, no zaraz mnie... Nie powiem co. Panie sąsiedzie, ale my prosimy troszeczkę uszanować pracę naszego serdecznego przyjaciela Wiktora. Pracę, czy to jest youtuber? Ja nie wiem, obie. Ja ostatnie moje parę dni to jest naprawdę ciężkie parę dni. Weź gdzieś se pojedź na jakiś wyjazd. A może do Kolonii byś pojechał, co? Kurde, nikt mi nie pasuje tutaj, no bo on chyba ma brodę, bo coś takiego brązowego mu wystaje tutaj. No, ale te piksele się mogą ułożyć zaraz, że to jest wąs na przykład. Szczęsny, nie wiem czemu, no niech będzie szczęsny. Ale to może liga chociaż. A bo napastnik, no o Jezu, nie spojrzałem napastnik. Na napastnika, my bad. O, Wojtek, ja wiem, kto to najbardziej jest. Ofensywny bramkarz. Dobra, ja mówię Rafinha i biorę te 5 punktów. Jezus. Powiem ci tak, że Rafinha chyba byłaby mimo Barcelona wszystko... przecież, poza tym byłaby Barcelona. Harry Kane. Myślę, że aż tak to nie. Ajajajajaja. Ty, to jest Rio Ferdinand, jak żywy. W sumie Rio Ferdinand jest żywy, ale w sensie bardzo podobnie wygląda. Czekaj, napastnik? Jak się zmruży oczy, to trochę widać. No, trochę widać, ale nie wiem kto to teraz, jest. Teraz to jest Marcin Gortat, przysięgam. Jak wcześniej, to teraz to jest Marcin Gortat, nie, przysięgam. Ale jak wróżę, to coś widzę, ale nie widzę. Ja też tak próbuję... Ja chyba wiem kto to może być, no ale dobra. A nie, bo to musi być napastnik, to nie może Jezus, być. Jezus, nie ma szans, chłopie, no. Świetny quiz. Angielska, francuska. Kurczę, no to jest jakiś łysy chłop. Kurczę, pieczarka. Ty! Albo nie, no dobra, powiem. Alvarez. Może to jest łysy Alvarez. Kurczę, pieczarka. Ale o którego Alvareza ci chodziło, bo ich jest dosyć dużo. City. Okay. Czyli co, to musi być włoska... Nie było włoskiej. Ja to widzę. Ja też już widzę i to jestem ja, widzę. Dobra, widzę to. Wiecie kto to jest? A kto teraz? The Dream, Benzema, ja. Serio? Po Alvinie ja. Benzema. O Boże! Yes. Co jest? Nie, Karim, co oni ci zrobili? Doskonałe! Rozpoczynamy rundę czwartą. Alvin, zapraszam ciebie do rozpoczęcia jej.
O Boże. Może jak zbrużę oczy i zobaczę? No to jest Steve z Minecrafta. Dobra, ma włosy, nie? Ma włosy. Ma włosy, więc tutaj zostało przymieszane, przestrzyżone z zarostem. Albo z brodą. Kurczę. Masz to, Alvin. Alvin, 8 punktów proszę od razu. Cię, w pierwszej rundzie to jest... Nie ma najmniejszych szans, powiem ci szczerze. Ale ten wyjazd cię zmienił. Wcześniej byłeś bardziej pewny siebie. Wchodziłeś tu, żeby wygrać, a teraz tak... Dusan Blachowicz. A Dusan Blachowicz słynie ze swojej bujnej czupryny i bardzo bujnego zarostu. Dobra, teraz moja kolej. Najgorzej, że ja tutaj powiem to, bo widziałem to na początku. Na pewno to nie jest on. Phil Foden. W sensie nie wiem, co by można ale było... Ale Phil Foden też chyba gładziutki, nie? Czyli to nie jest Foden? Okej. Okay. No dobrze, no to może zajrzyjmy gdzieś do środka pola, aczkolwiek ja rzucenie... Ty już wiesz niby! Wiem, zmrużyłem oczy i... Ja też mrużę i nie widzę, wy ja macie jakieś postronne oczy, i... ja nie wiem o co wam chodzi. A ja widzę. Ja mam astygmatyzm, za duże ciśnienie w oczach i wadę wzroku, minus 6 na oboje oczu. Ja mam I jeszcze ty to w okularach go widzisz bez okularów go widzisz wyraźnie, ty! Ty, a sprawdzimy. Ty, ale bez kitu, widzę wyraźnie! Nie, błagam nie, żeby się nie okazało, że on to zgadnie. To mi przypomina troszeczkę takiego Baskata. Ale nie, raczej nie. Kurczę, to na pewno nie jest napastnik, więc mamy jeszcze kilka możliwości. Nie jest to liga angielska, ani włoska. Nie jest to liga angielska i włoska, no to wiecie co. Dobra, Lautaro Martinez. To też nie jest napastnik, jestem debilem przecież. To jest dosłownie prawie to samo co Blachowicz, jakby co. No właśnie, ja jeszcze podałem ligę włoską. Kurczaki, no nie, to nie jest napastnik, chciałem powiedzieć lewego, ale to nie jest napastnik. Ajajaj. Ale to nie, może spróbuj Lukaku, wiesz, to nie było nie, jeszcze. Nie, nie, chyba zrezygnuję, wiesz? Nie było. Lukaku, Osimhen, Immobile, zaraz. Ja pierdziele, nie. Sąsiad mi pomoże, myślę teraz, tym wszystkim. On morsem, on już wie. On ma brodę, nie ma, dobra, polećmy w tę ligę, Valverde, no może coś wykminimy tutaj. Traf ligę. Jest liga, no, jest proszę, liga, mamy proszę. To. Bo ja widziałem tu od początku Pedriego i to jest Pedri, prawda? Co? Nie! 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 Jak mrugałem, to widziałem! Ale to nie jest ten klub! Ja byłem przekonany, że te piksele obok to jest koszulka Barcelony! Ja też i a dlatego ja myślałem, że to jest Pedri! Teraz, jak już powiedziałeś tego Pedriego, kurczę. Ale nie mógł być Ferran Torres, bo to nie jest, wiesz co, napastnik. No właśnie, tak, no właśnie wiem. Po czwartym tak. Waszym napastniku stwierdziłem, że jednak Ferrana zostawię na później. Co jest? Czekaj, bo próbuję się tutaj jakoś... Może jakaś karta w tym? W FC mi się to już pomoci? A teraz kto? Teraz ty, bo to byłem ja, to teraz ty. Dobra, no. Próbuję się przyjrzeć, kto może tu tak, może być. Tak powiedzieć, że chyba jakieś tam włosy są tutaj. No są, no muszą być tutaj, no chyba, że chłop w czapce gra, ale to jeszcze... Albo jakiejś bandanie na przykład, nie wiadomo, że jakieś zdjęcie akurat w jakiejś czapce. A wiecie, co jest najgorsze, że to przecież może być zdjęcie z Barcelony, nie? Albo z, na przykład... No może w sensie, być, to może być zdjęcie. Ja myślę, że to może być zdjęcie City. To kogo mówisz, Nixem? Nawet jakiś punktów potrzebuję. Czekaj, bo ja rozumiem, że Alvin już wie, rozumiem. Naprawdę, ja nie wiem. Musisz teraz powiedzieć, żebym więcej zobaczył, bo inaczej ja nie mam pojęcia. A przed nami dużo przykładów, więc chciałbym trochę tutaj, wiecie, przyspieszyć. Dobra, no to rzucajmy tego, może chociaż klub się zweryfikuje. Ty nie mówiłeś, że to jest Pedri, no to ja powiem, że to jest Bellingham, chociaż to oczywiście nie jest Bellingham. Ale może klub się trafi. Był już Valverde przecież. Nie no, to jest jakaś mistyfikacja, nie? Czy to jest Koke? Nope. Dobra, wiem. Ja pierdzielę. A ja nie widzę twarzy. A, dobra, to jedyny z brodą, który... Znaczy to jest jedyny z bro... Ale on... Czy ja powiem, bo to jest jedyny, który mi przychodzi do głowy, ale... To nie może być Hiszpan, tak? Nie może być. Ty no, ale ja jestem... Ja zgłupiałem, ja nie wiem, kto to jest. Nie zgadnijcie, proszę, jeśli mogę mieć punkt tak naprawdę. Ja chciałem dać Parejo, ale nie może to być Parejo, no bo to nie jest Hiszpan. Ej, nie, no ja mam taką pustkę w nie głowie. Nie hiszpański. Ja posuję, że to mi łeb boli przecież. Ej, ale najlepsze jest to właśnie, że Alvin wie, a on już nie może mieć punktu. A no tak, on nie może mieć tylko punktu. Tylko tykaj, na dobrą sprawę tylko tykaj, tak możesz już teraz mieć punkt, nie? Ale ja nie widzę nic w tym tęczu. Rodrigo de Paul mówię, chociaż to nie jest on. Fekir? Jezus Maria! Nie! To jest niesamowite! Jest niesamowite, jak zarost zmienia człowieka. To jest fatalny quiz. Jezu! Znaczy, forma jest fatalna, może tak powiem. Alvin, ale chciałoby się mieć tak jakieś punkty, my nie? Jesteśmy fatalni. No, to chciałoby się mieć jakieś punkty, nie ukrywam. Ale Alvin, tym, Alvin, przynajmniej nie minusowe, pamiętaj, przynajmniej nie minusowe. Jesteś kibicem Chelsea, przypomnę tylko. Pipe down.
Dobra, o tym jak Zarus zmienia człowieka ja pragnę tylko zaprezentować tutaj. Mamy przykład numer jeden. Poproszę tutaj o zoom, tak, chodźcie, tu jest przykład numer jeden. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje, widzowie. Jeżeli on pokazuje coś, ten, to nie patrzcie, proszę. Czekaj, chłopie, tu trzeba jeszcze, ja jeszcze są lepsze perełki. Mam nadzieję, że NX ją pokazuje numer dowodu właśnie. Alerty big, dzyń. Czy Nexium ty pokazujesz, czy możemy iść dalej? Ja jeszcze pokazuję, sekundę. Proszę sekundę, pokazałem jeden przykład, a teraz pokażę drugi przykład. A, może to bardzo, to stary tu jest przykład numer dwa, proszę bardzo, to jest człowiek o wielu twarzach. No ale czas na najbardziej jaskrawy przykład numer trzy. Drodzy widzowie, piszcie, który przystojnie jak lepszy. Ale mógłbym dajcie pokazać. Znać. No nie. Pokazać swoje zdjęcie, nie, ale, nie, on, ale wiesz co, on mógł jeszcze pokazać swoje zdjęcie, bo ty wiesz jak on miał kiedyś włosy? On stary, lepiej, on by wygrał konkurs, on by wygrał konkurs chopinowski, jakby wszedł. To by było wszystko, bym musiał tylko wejść. Dobra, kolejny przykład robimy, co? Bo tutaj tak, teraz Snakesion będziesz zaczynał. Aczkolwiek żaden z was nie trafił. Jedziesz, 8 punktów, dawaj. Jop. Nie no, czekaj, no tak na poważnie. Robert Lewandowski, to musi być Robert Lewandowski. O kur... Co jest? Jest! Halo, ja... Okej. Okay. Ale ci stary teraz na pustą wysunąłem, nie? Na pustą! No, ja chyba wiem, kto to jest. Nie możesz wiedzieć, kto to jest. Ja wiem, dawaj, wcale nie buduję na tobie presji. Wcale nie buduję na tobie presji. A, bo teraz Alvin! No, tak, to dobrze było, żeby się Alvin zgadł, bo ja też już teraz wiem. Czyli był Lewandowski, tak? Chcę się upewnić tylko, był Lewandowski, tak? Dobra, to ja powiem... Słodki Jezu. To nie jest on. Ja powiem Ter Stegen. Nie. Nie. Nie, to nie jest on. Kajtek? A jedna... No to dzięki. Ja sobie wpisuję w takim razie 6 punktów za Ilkaya Gündogana. Alvin, doceniam asystę. Nie! Nie! Ja Ilkay, teraz... Ilkay, jeżeli to oglądasz, włosy zostaw. I zaraz też raczej, wiesz, tak... Byśmy radzili jednak. Tak, zarost reguluj, ale kurczę, nie zcinaj. Kto teraz zaczyna? A ja. No dobra, a ja jestem po tobie, prawda? Tak. Okej. Okay. Najgorsze jest to, że widzę tu Borja Valero, ale to nie będzie Borja Valero. Próbuj. Powiem wam, że to może być William Saliba. Nie jest to William Saliba. Ale bo ten taki tutaj na dole, ten taki... Teraz ja? Zmylił, tak. Karim Adeyemi. Nie, no panowie, ja wam wystawiam takiego Gundogana, a wy mi nic nie potraficie powiedzieć, naprawdę? Nie no, wiesz już stary bardzo dużo, wiesz, że to nie jest ani... No w sobie pytanie, jak to wygląda jak Pep Guardiola, sorry, jak zmrużycie oczy, to jest Pep Guardiola, przysięgam. Wiem, jak na moje ziomal ma mega krzaczaste brwi, nie? Przysięgam. To jest Michał Probierz. Zmrużycie oczy, to jest Pep Guardiola, naprawdę. No to, ale ja tu widzę naszego selekcjonera. Ale żeś mi podpowiedział chyba. Nie ma, nie ale da się. Ale Probierzem no, czy Guardiolą? Mi Alvin chyba podpowiedział. Alvin, twoja kolej. Nie, Nexium ty byłeś? Nie, czyli Alvin? Tak, teraz tak, Alvin, teraz tak, Alvin. No bo też ma już chyba w sumie całkiem oczywiste, nie? No, mi się wydaje, że mi podpowiedziałeś. Jeżeli mi podpowiedziałeś, to jestem big brainem. Tak, to ja powiem, nie, to ja powiem Guardiol. Ale to... Bo jest piłkarz, który bez włosów wygląda jak Pep Guardiola i to jest Lorenzo Insigne. Nie, ale nie, to pozycja szkoda. By się chyba nie ten. Znaczy. Ale liczyłem, bo Lorenzo nic nie wygląda jak ten. Ale to już widać, teraz jak zmrużysz, to widać, że to nie są. Vladan Kovacevic. O cholera. Ale poszedł. Ale? Czyli rozumiem, że żadnych przykładów ekstraklasowych tu nie ma. Nie. Znaczy ja nie wiem, ale zakładam, że nie. No, chociaż była informacja, że byli w topowych ligach, ale już nie są, więc może to być, nie wiem. No to, ale to Vladan, nie jest wynik, łączony z Celtą Vigo, fenomenalny goalkeeper, podstawa, monolit po prostu. Zarówno drużyny Marka Papszuna, jak i Dawida Szwagi. Alvin, ratuj, kto to jest? Chwila, musimy sobie zrobić recall, jakie były ligi, była... No, ekstra klasa była. To jest najważniejsze, rozumiem. Poleciał drodzy widzowie, oni nie szanują ekstra klasy. Kto poleciał? To już ten wiek. Był Karim Adeyemi, było Premier League, no. Czyli włoska lub hiszpańska, tak? Tak. Dobra, to nie będzie on. Dobra, to są moje pierwsze punkty, bo to jest Sommer. Tak, ja nie wiedziałem jednak. Andiamo, mamy to! Wygląda jak na ziomka w ogóle, jeszcze jak na ziomka, który ma długie włosy normalnie, to wygląda bardzo dobrze. Ej, ma bardzo dobry kształt głowy w takim razie. Jan Sommer, jeżeli za kola będą zaglądać już na kark, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Ale on może wtedy zaczesać do przodu zawsze. Nie.
Czekajcie, Alvin, 3 punkty, bardzo no, oczywiście, ładnie. Oczywiście, że tak, wracamy. Bardzo ładnie. Ja myślałem, że to jest Jan Oblak, szczerze powiedziawszy, ale teraz będzie mógł się Alvin wykazać po raz kolejny, bo on rozpoczyna. Tak. Od razu lecimy. To a, chłopie. No to wiadomo. Powiem tak, to mi wygląda na rabiota. No, tylko dla mnie, bo to wygląda na rabiota. No dobra. Ale powiem szczerze, że teraz mi bardziej wygląda jak rabiot nawet, no. Muszę jak potem powiedzieć. Dla mnie jest to nadal Mariusz Job. Czekaj, skoro nie jest to Francuz, skoro nie jest to Serie A, to nie ja to proponuję dać... A, nie jest to pomocnik, to dobrze, bo chciałem dać Pedriego, dzięki. Mogę to tego w nie takim mówić? Razie Robert Lewandowski. Okej. Okay. Jest to napastnik. A nie, kurczę, nie, nie będzie on, to nie będzie on. Darwin Nunes. Nie, myślę, że nie. Ale myślałem. Kurde. Ale to też ani ja liga, wiem. Ani nic, no nie. No możesz takich rzeczy wiedzieć. Ja wiem, kto to jest, spokojnie. Jak ty jesteś hostem odcinka, wiadomo, że wiesz, to mnie akurat nie dziwi, ale daj się wykazać. Nie, nie, nic nie widziałem przed jasne, tym, obiecuję. Jasne, ja powiem Timo Werner, no tak. Bo ja tu widzę jedną specyficzną cechę. Jaką? Moim zdaniem to może być podpucha. I moim zdaniem to już może nie być aktywny piłkarz. Ja tu widzę Zlatana Ibrahimowicza. No ale żeś poleciał. Nie widzę. Jednak nie widzę. Ej, ale on poszedł. Ma bardzo wściekłe ma brwi. Totalnie wściekłe. Czy ktoś mówił, bo teraz jak na to patrzę, to ja tu widzę trochę Ferrana Torresa, ja teraz mam być szczery. Ja to tak samo, właśnie teraz zbrużyłem oczy i dosłownie widzę teraz Torresa, nie? A ja myślałem, że ja widzę wąsy Ibrahimowicza. Byłem przekonany i ten nos jego, nie? Na zmrużonych oczach to jest dla mnie bankowo. A ty przypomnę, że teraz została tylko jedna liga do zgadnięcia. No nie, bo to nie jest powiedziane, że to jest tylko top 5, bo na przykład no, była liga saudyjska. Ale została jedna. Z top 5 została jedna. Więc... To prawda. Ferran Torres to nie może być, bo była Barca. Cristiano Ronaldo. Ja już wiem. Dobra. Kurde. No to... Podoba mi się to, że niezależnie co powiemy, reakcja Alvina to jest zawsze... Kurde. W sensie ja widzę tutaj jednego zawodnika. Jak się boję tego powiedzieć, nie? No to powiedz! Irving Lozano. Tak, dobrze masz. Dobrze, bo ja też już go widziałem. Ładnie. Ej, dobrze jest, ziomal. Jest dobrze, jest okej. Okay. Jest G, dobrze. Kolejny przykład zaczyna Nexium. No, łatwizna. No, banalne. Moim zdaniem w sumie nie ma w ogóle co... Możemy przejść do następnego przykładu, a mi po prostu dopisać 8 punktów. Niech to będzie. Dawajmy tego, pójdźmy w Bundesligę i niech to będzie teraz ten Sebastian Aller. Okay. Ale teraz już masz, wiesz, prostopadła do ciebie. Przed tobą tylko bramkarz. Ja powiem, co ja mogę powiedzieć, kurczę. Ale wiesz, że to nie jest napastnik, wiesz, że no właśnie, to nie jest Iworyjczyk, wiesz, że to nie jest Borussia, nie jest to Bundesliga. Dostałeś całą masę informacji, chłopie. Chciałem Messiego powiedzieć, ale ten napastnik mnie teraz właśnie trochę wykluczył, niestety. To jest ten problem. No dobra, czyli pomocnik, obrońca lub też bramkarz. Dla mnie ta plama wygląda jak Bright White. Centralnie. A daj mi tego Guardiola znowu. Nie wiem, tak się uczepię go, ale może ligę zgadnę. Albo pozycję nawet. Zgadłeś pozycję? Proszę bardzo. Znowu niestety widzę tutaj Kyle'a Walkera, aczkolwiek to raczej nie mógłby być on. Nie pamiętam, co Nexium mówił. Ja powiedziałem Sebastian Aller. Alera. No to ja powiem Araujo. A Araujo nie ma białych włosów? Dymy. Wiesz, te zdjęcia są różne. No to teraz naprawdę jest zawężone już. Dani Carvajal. No! Okej, dobra, nie, to też jest... No kuźwa, naprawdę! Dobra. To jest chyba Nacho Fernandez, co? Nie, no nawet mnie nie denerwuj, chłopie. Yeah. Ale dobrze wygląda, ziomal. Dobrze, ej, tak dobrze. To by jeszcze mógł na tych 5 pozycjach grać przez 10 lat, bym mu uwierzyli, że ma 25. To jest odkucie? To jest odkucie z tego Gundogana. Czuję się oszukany. Naprawdę, czuję się teraz oszukany. Wszystko tu zrobiłem, a chłop wbiegł z moją piłką do pustej bramki. Ale to widać, okay, dobra, to teraz... Nacho przecież, nie wiem, o co ci chodzi. O! To mi się kojarzy strasznie z jakimś zdjęciem z FIFA. Dobra, ja powiem Griezmann. Jakby chłop... Dobra, nie, bo się już zlękłem, nie? Ty, ale tutaj może być tak delikatnie. Teraz kto? A ja zaczynałem, czyli teraz ty. A, czekaj, chciałem powiedzieć Jude Bellingham, ale to przecież nie będzie Bellingham, bo to jest ta sama pozycja. I liga też. No, znaczy pozycja inna, ale... Znaczy, no, liga, chodziło mi o liga. Czyli to nie będzie napastnik, czyli to może być obrońca. Dobra, ej, wiecie co? Ja chyba pójdę teraz tą teorią, którą cały czas praktykuje usilnie tutaj Alvin. Jośko Gwardiol. Uczepili. Nie, ale liga się zgadza. Ja tak jest, a nie obrońca. Drodzy widzowie, ja tutaj rozdaję piłki na lewo i prawo, baby, nie? A ja baby. Widziałem tutaj Benasera tak bardzo. Dobra, czyli tak, obrońca z Premier League. Znaczy to będzie on? Tylko, że nie ma brody.
kurczaki. A może, ale wiesz, tak teraz jak patrzę na to, to nie musi być broda. To może być jakiś cień. Bo no. Popatrz na to, że to jest tak bardziej tylko z lewej strony, a z prawej strony jest jaśniutko. No chyba, że chłop jest jak Two-Face, ma z jednej strony... Nie, to jest ewidentnie cień. Popatrz nawet, że góra twarzy jest jakby ciemniejsza z lewej strony. A z prawej strony... Bo nie wiem. Harry Maguire. Musiałem to powiedzieć. Narodowość się też nie zgadza, niedobrze. Czyli teraz ja, obrońca angielska, nie Gwardiol. I nie Maguire. Ben White. Nie może być, bo nie był może Maguire. Być. No ale Ben White, powiedziałem. Powiedziałeś. Nie, jakby powiedziałem. Ale jak już tylko powiedziałem, to do mnie to dotarło, nie? Dobra, ja mam dwie opcje. I oczywiście jedną z nich podam na pustą bramkę. Ale spróbujemy. To jest teraz Virgil van Dijk. Też chciałem go powiedzieć. To chyba kuźwa! Źle. No jak? Nie, ja nadal nie widzę tego, nie? To jest najgorsze, że go nadal nie widzę. Kurczę, no nie pomagacie mi w tym wszystkim. Ja wam tak zawsze ładnie wystawiam. Chłopie, ja ci już podpowiedziałem, że to nie jest koniecznie... O Boże, dobra, jakieś te kluby... Czekaj, City mówiliśmy. Kurczę. Wiem, Boże święty! Ale Liverpool to będzie cudo. Mówiliśmy. Wiem. United mówiliśmy, Boże. Ale mam pustkę w głowie, sobie nie zdałem ale sprawy. Ale to jest złoto. Wiesz, nie mówiliśmy klubu, który ma 6 punktów na koncie i zajmuje tam chyba 14 miejsce w tabeli. Ty, a Totków nie mówiłem na przykład. Topowe kluby. No, są w top 3, nie? No, ja powiem... Strefy spadkowej. Nie, już mi oczy bolą. Romero, ja już nie mogę się tak mrużyć. A, to nie jest Romero. Chociaż też mówi po hiszpańsku, ponieważ jest Cucurella. Wiedziałem, że to zdjęcie kojarzę, Mark, ale nie Cucurella. Kojarzyłem tego, tak, że nie mam jest... włosów. Bo to jest zdjęcie z karty takie... Nigdy bym tego nie zgadzał. Yes. I Cucurella wygląda jak Borja Valero. To jest regen Borja Valero i dobrze wygląda Cucurella. Nie, bardzo dobrze. Alvin, zaczynasz. Robert Lewandowski, że to jest Maguire, ale to byłoby zbyt logiczne. Nie, no niestety. To jest Robert Lewandowski, banalny. Nie. Oczywiście, że tak. A wygląda klewy. No wygląda fest. Kurde, czy ziomal, o którym myślę, ma brodę teraz, nie wiem też. No on musi mieć brodę, no bo inaczej to by nie miało sensu. Kurczę, a może ten Gwardiol w końcu? No proszę, ja pomagam moim oponentom, nie to co niektórzy, nie? Kto teraz? Kajtek teraz? Ja, tylko ja się zastanawiam, bo widzę ale tu... Ale nie, no to... Nie, no ja też widzę tutaj, ale... Mi ta plama wygląda jak Dominik Szoboszlai, ale to nie może być on, to nie jest mój guess, bo jest... już wiemy, że to tam nie ma brody. Ale ja powiem, że Dominik Szoboszlai, bo nie mam lepszego pomysłu. No to nie za wiele mi tutaj pomogłeś. Ja tak samo, w sensie ja wiem, że tutaj zostało maszynką namieszane, ale tak to bym mógł powiedzieć, że to jest Enzo Fernandez. Enzo jest zawsze idealnie, po prostu ma baby face'a, jeżeli chodzi o poziom ogolenia. A czy to ogolenia. Mówisz, czy nie mówisz? Nie, no Enzo to nie jest, to jest dywagacja, ale jest to liga... Dla mnie to jest Kyle Walker teraz, nie? No tak, jest też bardzo podobny, ale to on nie będzie... Ja chyba mam... Nie mam. A czekaj, ty mówiłeś Dominika Szoboszlaia, a Alvin powiedział... Guardiola. To dajmy teraz. Harry Maguire. Powiedziałem obrońcę, Nixon. Aj, faktycznie, masz rację. Żal.pl. Czyli albo goalie, albo napadzior, tak? Powiem tak, chyba albo nie powiem, bo to... Chociaż, dobra, teraz ja, tak? Tak. Kurde, wiem kto to! To nie może być on, bo był już to Liverpool. To jest on, teraz... City też było, ale są ciężary. Czyli było Liverpool, było City i United, tak? A żeby to był on? Chyba, że Szoboszlai jest jako napastnik. Czy ten bramkarz z Chelsea się nazywał Sanchez? Tak. To on niech będzie, bo ja już nic nie wymyślę. Okej. Nienawidzę swojego życia. Czyli teraz ja. No. A najgorsze jest to. Nie no, to nie widzę innej opcji, żeby to niż Dawid Raja, ale ja daję Dawida Raja, ale to jest no Dawid to Raja. To jest Dawid Raja. Jezus Maria. W sensie fajnie, ale bym w życiu nie powiedział. 3 punkty dla mnie, tak? Zgadza się. Miło, ale nie pomyślałbym. No nic, nie ma co tutaj żałować. Teraz rozpoczynasz, Kornelu, ty naszą kolejną rundę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mówisz, że ja zaczynam. 5, to jest 4. Dla mnie jak byk. Richarlison. Tylko, że tutaj nastąpiła jakaś przeróbka, ale no ja powiem, Richarlison. Yo! Nie! Też byłem pewien. Dobra. Kto teraz? Tylko no właśnie u Richarlisona, bo jakoś nie było to za bardzo namieszane, nie? Neymar. No nie, z Brazylijczykiem. Bez kitu. Ty paruwo! Ale to się tak zgadzało wszystko. Ja czuję, że możemy tu mieć podpuchę fest. Ja powiem Messi.
Ale idziemy, nie? Jezus. Bo Messi teraz... miał te żółte włosy w pewnym tym, nie? No to jest niepoważne. Sebastian Aller. Już widać. Nie widać? Opcji, że widać. Widać? To jest dla mnie nadal. To jest dla mnie nadal Kyle Walker z białymi włosami albo z czapką. Ja już widzę buzię w tym tęczu. Już widzę, już mam, już jestem gotowy wpisać sobie punkty. No, będzie wysoko. Będzie wysoko, jak padnie to nazwisko. Alvin, teraz ty. Arnautowicz. Potem krzyknie, co? Ligę dobrze zgadłeś. Wiesz, czemu zgadłeś dobrze ligę? Mogę powiedzieć od razu, bo to jest Olivier Giroud bez brody, ty. Nie. Tak. No bo. Patrz, bo widać, ty, Jezus Maria, Oli, co oni ci zrobili? Olivier, zostań, bądź nadal najpiękniejszy, zostań przy brudce, zostaw, dobrze? Akurat ty zostaw brodę, Oli, no. Zatem zostały nam według moich obliczeń jeszcze 4 rundy, panowie, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć, gdy... Głowa pełna marzeń. Oczy zmrożone. Matko Boska. Teraz kto zaczyna? Ja. Dawaj. Dajemy Virgila. Kto teraz? Tego, żebym się nie spodziewał. Po mnie jesteś ty. Joszko Gwardiol. Yeah! Tak jest! Wrócił! On wrócił! Z mlekiem! Jezu. Ale... Alvin, jak się czujesz, gdy twoją broń wykorzystałem? Nie mogę. Alvin, nie mogę. Halo? A fajnie było sobie odgadnąć Nacho Fernandeza, tak? Fajnie było. Fajnie było sobie Nacho zgadnąć. To jeszcze zostały nam 3. Alvin, teraz ty zaczynasz. Masz szansę na 8 szansę punktów. Masz teraz najlepszą szansę. Chłopie, zaczynasz. Za pierwszym, strzelaj od razu, powiedz. To jest Rabiot. Nie ma problemu, panowie. Do usług. Że te są? Co, ty niby coś tu widzisz, Kajtek? Bruno. Ale teraz ty czy ja? Ja. No dobrze. Bruno Fernandez. O Jezus Maria, wpisuję ci już. Jesteś z nami na Xiom? Nunez? Nie! Naprawdę? To kto to jest? Nie, no nie żartuj. Dobra, Alvin, mogę ci wpisać, czy też nie? Bernardo Silva. No przecież... Jak? Jak mogłeś nie zgadnąć tego? To jest dla mnie... Jak? Jak ty tego nie zgadłeś? Nie wiem! Ja jeśli mam być szczery, potem jak Koza powiedział Bruno, ja nie wiedziałem. I szczerze bym się dłużej zastanawiał, a jeśli mało... Jezus, ja powiedziałem Bruno, nie wskoczył Bruno, ja zobaczyłem od razu, że to musi być... Niesamowite. To mówię, policzyłem się w liczeniu trochę, jeszcze są 3 przykłady do końca nam zostały. Kto zaczynał teraz tylko? Ja bodajże? Czyli teraz Kornel. Teraz ja? Powiem tak, widzę tutaj. Moisesa Caicedo, Paula Pogbe, tu można by naprawdę wiele rzeczy wymieniać, ale chyba pójdę w tego Paula Pogbe. Nie. Narodowość się zgodzi, liga się nie zgodzi. Ja buzię widzę w tym tęczu bardzo. Ale ale nadal widzę. No to kogo ty widzisz? Ja bo teraz powiem. A teraz tak? Nie, teraz bo jest teraz Alvin, no. A powiedzmy może, czekaj, powiedziałeś Pogbę, to nie, to się nie może teraz, kurczę, to się nie łączy. Aj, chyba teraz też coś widzę, Kajtek, jak teraz kurczę, o tym... bo on musi być zgolony, to jest... Aczkolwiek to nie ta pozycja by była. Ja chyba powiem... Tchouameni. Tchouameni? Mi nie pasuje ta pozycja, ale... Ojoj. Ej, teraz to wygląda jak Romelu Lukaku. Ojoj. Tylko nie zgadza się pozycja narodowości. Ziomal przymasował pomiędzy rundami bardzo, bo... Mi się nie zgadza pozycja fest. Zaryzykuję, a jak nie, to potem ten. Ousmane Dembélé. Ale ja też właśnie myślałem, tylko że pozycja mi się totalnie nie zgadza. Ty, no teraz to wygląda jeszcze bardziej jak Dembélé. No, mi się w tych pierwszych wydawał pozycja, ale właśnie... I to nie jest z Ligi Francuskiej, ziomal? To mi wszystkie te wypadły teraz. Moje gesy inne, bo ja myślałem, że to może być Krepien Thuram bez tych włosów takich specyficznych. No ale to też raczej by nie był pomocnik. No nie, no Krepien Thuram to jest pomocnik. Marcus Thuram to jest napastnik. Ale to nie może być też on, bo on jest... A Lilian Thuram to jest ich ojciec. No to na bank nie jest on, zresztą przecież N'Golo Kanté wyjściowo jest ogolony od góry do dołu, calutki. Więc to nie może być N'Golo. Co on wymyśli w tej głowie? Co mu tam chodzi po tej ale głowie? Mam łeb rozsadzony. Dobra, ja już nie mrużę oczu, bo mnie naprawdę bolą. A ja nie wiem nawet, czy on jest jeszcze cały czas Blaise Matuidi?
on skończył karierę. No właśnie, to było. Teraz troszeczkę Alvin mi to teraz zaczyna przypominać Randalla Kolumuaniego. Tak, to nie może być on. Jezu. Ja też mam przebłyski z tego, z Didiera Drogby trochę. Ale on chyba też by się nie mógł liczyć. No, chyba Ziomal też i chyba nie był pomocnikiem. Chyba. I nie był chyba Francuzem. Chyba. Ale nie mamy pewności. Czyli była francuska liga, była włoska liga. Coś jeszcze? Nie, to tyle. Czyli nie, francuska, jeszcze hiszpańska, ja mówisz, mówiłem, czy mamy niego. Powiem wam, że są to absolutne ciężary. Ja powiem Kante, bo ja nie mam już pomysłu. Ale Kante tak wygląda zawsze! No wiem, ale nic lepszego nie wymyślę, nie? Nadal nie widzę. Francja. Nadal. Jezus Maria. Ja czuję, że tutaj ktoś został nieźle ten... Nie mam pojęcia. Odstrzeliliśmy jakie ligi? Dobra, panowie, połączmy siły, spróbujmy chociaż się Włoska, hiszpańska, francuska. A angielską? Nie rzucaliśmy też? Nie rzucaliśmy. Ale się wylosowało, co? Jakby nie było narodowości, to bym Denzela Dumfriesa strzelał, no ale to nie jest Denzel Dumfries. Ojejku, bardzo ciężko jest. Dobrze, ja powiem, żeby ligę może nam dało, William Saliba, bo to jest jakby po prostu, żeby była liga może. No to, nie ma za co. To pomogłeś, super. Yeah. Ja go nadal nie widzę, no przysięgam, no nawet... O, ja chyba wiem, kto to może być, ale jeżeli to jest ten ziomal, co ja myślę, że to jest ten ziomal, to jest mega ciężki przykład. W sensie wiem, czemu on tu jest, ale jest mega ciężki, wiem, kto to jest. No dawaj. No nie, no ja już zgadywałem. Wiem, teraz jest Nexium. Mhm, świetnie. Ale już masz cztery ligi z top 5 już odstrzelone, czyli została niemiecka bodajże. Została, no, tylko... Tak, tak, to jest on, co ja myślę. Ale wydaje mi się, że to... Pytanie, czy to jest liga niemiecka... Nie, no ja szczerze powiem, ja jestem totalnie... Odpuszczamy? W sensie ja wiem, kto to jest, nie wezmę punktów, mogę powiedzieć. Odpuszczamy? No ja wydaje mi się, że nie powiem. Nexium? Chyba też nie. Moim zdaniem to jest Manu Kone bez tych kolorowych dreadów. Teraz to zobaczyłem. Ziomal ma takie kolorowe dready. O, i bez tego... Tak. No... Nie powiedziałbym w życiu. Ale to był Manu Kone. Ale... Dopiero wpadłem po kolejnym rozblurowaniu i po tym, że powiedziałem Saliba. No nic, czyli bez punktów, czyli drugi przykład, który był dla nas w ogóle absolutnie za trudny. Więc to jest to i dwa przykłady do końca nam zostały w takim razie. En-Nesyri może? Czy to jest En-Nesyri? To nie jest En-Nesyri. Byłem ja, czyli teraz Nexium. Ale skoro Nexium zaczynał ostatnio, to ja chyba powinienem zaczynać wtedy, nieprawdaż? Czy źle mówię? Poprzednią zaczynał Nexium. No tak. I teraz zaczynam ja i potem ty zaczynasz. Tak było chyba od początku. Tak? Przynajmniej tak miało być. Aha, no dobra, no to spoko, myślę, że po kolei. Wydaje mi się, że pilnuję tego dobrze. Gdzieś może się zawinąłem, ale jakby ten zestaw zaczynam teraz dobra, ja i to... potem ty. Virgil van Dijk. Próbujemy, żeby to... Aj, widzicie, to już jest teraz easy. To już jest na easy. Widzę tutaj pewnego zawodnika, ale widzę go mocno teraz w tym momencie. Oczywiście przy kolejnym bluze to już totalnie pójdzie do kosza, ale mi się wydaje, że wiem, kto to jest. Czyli nie będzie to napastnik ani SO. A niech będzie Bruno Fernandes tym razem. Bruno Fernandes? Pozycja się zgadza. Kajtek? O, no okej, moja teoria poszła się walić, tak jak mówiłem, z kolejnym blurem, twarz się zmieniła o 180 stopni. Kto ma brodę w środku pomocy w Premier League? Paro, kilku by się znalazło, nie? Na taki, żebym wpadł na niego. To nie jest Dahoud. Myślę, że on tak. Gra w Bundeslidze chyba. No chyba już nie. On jest teraz elementem rozpadającego się środka pola Brighton. Tak jest. Ej, bo ja chciałem powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest za jasne, ale ja od samego początku miałem tutaj w głowie chłopa. Pytanie, jak teraz jest scharakteryzowana jego pozycja. Ale ja to powiem. Joel Linton. A nie, nie. Zwiały się wątpliwości dosyć szybko. No nie. I w ogóle mam wrażenie, że karnacja staje się z każdym blurem jakby jaśniejsza. Na początku byłem przekonany, że to jest w ogóle... Tak, no bo to możesz mieć światło, możesz mieć, tak, 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 oczywiście. To zdecydowanie nie jest Joel Linton. No ale Alvin teraz ma proste. To prawda. To będzie zawodnik z klubu... Horsmów? Jezus Maria. Ale mi już łeb rozsadza to wszystko, co się dzieje wokół mnie, ty. Nie, myślę, że to jest... Tylko to właśnie, no, trzeba pamiętać, że chłop stracił jakby włosy. Czekaj, pomocnik z Premier League. Kurczę, czy na brodę? Chyba, powiedzmy Szoboszlaj. Nie, no co ty? Ja nadal nie widzę. O kurczę, chyba już widzę. A nie, bo klub się nie zgadza, to nie widzę jednak, pardon. Kajtek? Słucham? Ty widzisz tu coś? Znaczy,
Bo teraz ty. Jedyny brodacz, który... Ale ta broda w ogóle nie ma tego koloru, ale ja tu... McAllister jedyny, co mi przychodzi, ale to tak... Też go widziałem właśnie, no. Bo tak rzucam... Jezus Maria, aleście... A, już wiem, kto to jest. Ale głupotę, ale nie wpadłbym bez tego blura. Mam złą wiadomość, bo nie mam pojęcia, kto to jest. Mam złą wiadomość, bo nie mam pojęcia, kto to jest. Nie no, muszę... Czekaj, spróbuję sobie zasłonić tą łysinę i może jak będę patrzył do... Bez kitu zasłonić? Daniel Alves. Ale to też nie, bo narodowość ci nie zgadza. Narodowość jest bardzo ofowa. Ja na początku myślałem, że to może być w ogóle Mateusz Kunia, to nie jest mój strzał, ale tutaj by się pozycja przecież też chyba nie zgadzała. No, a przede wszystkim, nawet jakby to było, to by była taka sama narodowość jak Joel Intona. Chcesz podpowiedź? No. Jeden z najsympatyczniejszych piłkarzy tej ligi. Kurde, ale to nie... No. Ale to jest gruby taki insight. No to jeszcze kolejna podpowiedź. Więc ja się nie odzywam, bo już za dużo zdradzę. Ja w ogóle patrzyłem też na koszulkę i mi się wydawało przez długi moment, że ta koszulka to jest bordowy kolor tuż przy szyi i później błękitny, co by wskazywało na koszulki Manchesteru City. Teraz jednak jak na nie patrzę, mam nieodparte wrażenie, że to koszulki Manchesteru City nie są, a ja totalnie nie jestem w stanie, w sensie w generatorze twarzy ta twarz u mnie nie istnieje w głowie. Straszne jest to uczucie, jak patrzę, już wiem, kto to jest. Mam powiedzieć? Chcecie wiedzieć? Nie, bo ja chcę, żeby Alvin stanął przed faktem dokonanym, ale ty, my nadal nie trafiliśmy klubu, tak? Tak. No ale ty masz tylko odpowiedź, Alvin nie będzie miał no punktu ta, i no tak. No to prawda, no dobra, to ja powiem Mateo Kovacic. To jest Moel Neni, teraz zobaczyłem. O Jezus hitu. Maria, ale to przecież to jest... Przecież to jest inny człowiek bez wło... Proszę teraz wstawić zdjęcie normalnie Mohameda Elnenego. No przecież to jest niepojęte. Jak się rozblurowało, to zobaczymy. No ja pierdzi, yeah. No popatrz na to! Popatrz ale na to! Ale jest świetnie zrobione to AI swoją drogą. No. Świetnie zrobione. Ej, to jest wygląda... nieprawdopodobne. Normalnie wygląda, jakby się ziomal ogolił, nie? Kolejną rundę, trzecią w całym tym quizie, kończymy bez punktów, a przed nami runda ostatnia. Runda, która może nawet o czymś decydować, ale w sumie nie wiem o czym, bo tych punktów już jest za dużo, żebym to policzył. Dlatego po prostu bawmy się dobrze i zobaczymy, jak to będzie na koniec. Dobra, Alvin, zaczynasz ostatnią rundę. Dawaj, dawaj 8 punktów i nas kończysz. Alisson. Tak. Co? Jezus nie, Maria, nie! 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 Nie. Słucham? Jak to jest niemożliwe? To jest niepojęte! No cóż, po prostu ja wolałem zostawić na sam koniec, żeby był lepszy watch time, żeby ludzie doświadczyli tego. Na sam koniec trzeba zdobyć to 8 punktów. No ktoś musiał, nie? No ktoś musiał to 8 punktów zdobyć. Zatem jeżeli się nie mylę, Nexium masz 15 punktów, ja mam 16, Alvin 22. Tym jednym ostatnim strzałem wydaje mi się, że Alvin po prostu wygrał. Jeżeli się nie mylę w liczeniu. Wrócił z dalekiej podróży, nie? Tak nawet. Ja nabyłem więcej wiedzy po prostu przez ten cały czas, nie rozchodzi. Człowiek się kształtuje. Podróże kształtują człowieka, nie? Jasna. Ej, niesamowite. Niesamowite. Widzowie, co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że graliście razem z nami. Bardzo dziękuję Philips OneBlade za dołączenie do tej zabawy. No i sprawdzajcie oczywiście wszystkie potrzebne linki na dole w komentarzu, tak jak mówiłem, chociażby Discorda, gdzie czekają na was naprawdę fajne atrakcje. Goście, szanowni, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję również. Dziękuję, było bardzo przyjemnie. No i oczywiście linki do ich kanału znajdziecie na dole w komentarzach. Też polecam bardzo Instagramy, bo tam można przeżyć na przykład serię 24 godziny na lotnisku z Alvinem. Fantastycznie, dokładnie. Bardzo dziękuję.